Czas Bożego Narodzenia to czas radości, czas spotykania Boga, czas, w którym wszystko, co do tej pory było tak ważne, przestaje mieć znaczenie. To czas żłobka, czas śpiewania kolęd. Jest to także okres, w którym przychodzimy, aby dziękować Panu Bogu za miniony rok. Bo czas Bożego Narodzenia przypada właśnie w tym okresie, kiedy mija stary, przychodzi nowy. A wszystko to związane jest z nadzieją. Jezus Chrystus jest nadzieją świata, jest nadzieją naszą. W tych pięknych kolędach przejawia się bardzo często ten temat Jezusa jako Słowa, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo bardzo często do nas trafia, zwłaszcza podczas słuchania na mszy świętej Ewangelii czy czytań, bo to jest Słowo Boże. Oto Słowo Pańskie, oto Słowo Boże. Jesteśmy przepełnieni tym Słowem. Słowo ma wiele znaczeń w naszym życiu. Dzięki Słowu możemy wyrazić nasze uczucia, nasze myśli. Dzięki Słowu możemy opisać rzeczy, pewne pojęcia. Dzięki Słowu możemy się porozumiewać między sobą, opisywać piękno przyrody, opisywać przeżycia, które były. Przekazujemy dobre myśli. Słowo ma też moc uzdrawiania, zwłaszcza w konfesjonale. To Słowo, które przynosi przebaczenie, przynosi nadzieję. Mamy nadzieję na to, że Bóg zawsze będzie nam odpuszczał nasze grzechy, a my, że będziemy mogli je wypowiadać. Człowiek jednak w swojej wolności, którą Bóg mu daje, może często wykorzystywać Słowo jako zło, wykorzystywać Słowo do złych celów. Jakże często Słowo obraża, źle użyte odbiera chęć do życia. Jakże często Słowo powoduje złość i agresję. Nasze Słowo może nawet zabić, jeśli wypowiadamy je z nienawiścią. Słowo człowieka ma wielką moc. Skoro więc Słowo człowieka ma wielką moc, jakże wielką moc musi być w Słowie Boga. To Słowo Boga ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dziś gromadzimy się na tej mszy świętej, aby podziękować Bogu za Jego Słowo, które stworzyło świat, za Słowo, które dało nam życie, a nade wszystko za Słowo, za Jezusa, który przychodzi, aby nas zbawić. Ta msza święta jest także przeproszeniem Boga za wszystko, co było złe w minionym roku. I jest prośbą o to, aby nowy rok był rokiem lepszym, pełnym nadziei. Święta siostra Faustyna 1 stycznia 1938 roku
a więc w roku swojej śmierci pisała tak. Witaj nowy roku, w którym się wykończy moja doskonałość. Już z góry dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi ześle Twoja dobroć. Dziękuję Ci za kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie zmniejszaj goryczy jego, o Panie, ale wzmocnij usta moje, abym pijąc gorycz umiała być uśmiechnięta z miłości ku Tobie, Mistrzu. Dziękuję Ci za wszystkie pociechy i łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które spływają codziennie na mnie jak rosa poranna, cichutko niepostrzeżenie, że ich żadne oko stworzeń ciekawych nie dostrzega, o których wiesz tylko Ty i ja, Panie. Za to wszystko już dziś dzięki Ci składam, bo może w chwili, w której mi podasz kielich, serce moje na dziękczynienie nie będzie zdolne. Otóż dziś z miłującą wolą poddaję się zupełnie świętej woli Twojej, o Panie, i najmędrszym wyrokom Twoim. Święta Faustyna przyszła i pełniła wolę Bożą. Wypełniała wszystko, czego Jezus od niej oczekiwał. I my również chcemy powtarzać za świętą siostrą Faustyną, by Bóg dał nam przeżywać każdy nasz dzień jako wolę Bożą. Każdy nasz dzień jako wypełnienie misji, którą każdy z nas ma. Byśmy umieli dziękować za łaski i pociechy, których nikt nie jest w stanie zliczyć. Ten czas dzisiejszego wieczora to czas, w którym nasze myśli wędrują do tych chwil przeżywanych w 2020 roku. Jaki był ten rok? Na kartach historii zapisze się jako rok pandemii i wielkiego kryzysu gospodarczego, kryzysu wielu rodzin, nie tylko kryzysu finansowego. Ten rok pokazał nam, jak napisała jedna autorka z tekstów prasowych, że bez siebie nawzajem nie przetrwamy. Jesteśmy sobie potrzebni. Choć czasami było to widać także tu w katedrze, że boimy się siebie. Pomimo tego pragnę podzielić się radością minionego roku. W tym minionym roku podczas liczenia wiernych było nas w katedrze 768. Oczywiście wtedy, kiedy wolno było. Czyli blisko 40% wszystkich chodzących miniony lata do katedry. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że jak zazwyczaj do komunii przystępowało około 30% uczestniczących we mszy świętej, tak w tym roku z tych 768 przystąpiło do komunii blisko 60%. Chodzi nas teraz w dobie tej pandemii mniej, ale ci, którzy przychodzą częściej, przystępują do Komunii Świętej. W sumie w tym roku udzieliliśmy 64 tysiące Komunii Świętych. W tym roku było 26 chrztów, 13 ślubów, 18 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej i 3 osoby do bierzmowania. Pochowaliśmy też 24 osoby. Zapamiętamy ten rok jako rok śmierci księdza kardynała Mariana Jaworskiego.
Odchodzili także i księża z naszej diecezji, ksiądz Igor, nasz rodak. Jeśli chodzi o przyjęcie sakramentów świętych, to można powiedzieć, że o połowę mniej ludzi przyjmowało te sakramenty. Jedynie pogrzebów było tyle samo. Dziękujemy Panu Bogu za te niezliczone spowiedzi święte i niezliczone łaski otrzymane w tym miejscu. Posługa na rzecz katedry i wspólnoty parafialnej to wielka rzecz. Dlatego wdzięczny jestem za pracę wszystkim kapłanom, księdzu doktorowi Krzysztofowi Szepki, księdzu doktorowi Aleksandrowi Kusemu, księdzu Romanowi Brodzi, księdzu Janowi Tymaniowi, księdzu Pawłowi Czerkowi. Modlimy się też nieustannie o zdrowie dla księdza kanonika Bronisława Baranowskiego. Dziękujemy Panu Bogu za 150 dzieci i młodzieży, którzy przychodzą do katedry na katechezę. Dziękuję też za nauczanie księżom katechetom i siostrze Lidii katechetce. Dziękujemy Bogu za grupy szczególnie rozmodlone, a to są 14 stowarzyszeń róż różańcowych, Róża Miłosierdzia Bożego, Legion Maryi. Dziękujemy za zaangażowanie mężczyzn, którzy działają jako rycerze Kolumba, zakon rodzin i wszystkich nawiedzających Jezusa Eucharystycznego, zwłaszcza we czwartki podczas wystawienia całodziennego. Dziękuję także za pracę na rzecz naszej Fundacji Dajmy Nadzieję, która w domowym hospicjum opiekuje się obecnie 19 dzieci. Dziękuję także Fundacji i wychowawcom za opiekę nad świetlicą parafialną, w której uczestniczy 30 dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom i wolontariuszom tejże Fundacji. Te wszystkie prace działające w naszej, przy naszej katedrze nie byłyby możliwe bez wsparcia wielu ludzi dobrej woli. Dlatego dziękuję wszystkim dobroczyńcom za pomoc. Bóg zapłać. Polecamy Was Matce Bożej łaskawej. Dziękuję siostrom zakonnym, franciszkankom Rodziny Maryi, także siostrom Józefitkom, które służyły pomocą zarówno w katedrze, jak i na plebanii. Dziękuję wszystkim siostrom, które tutaj przychodzą i modlą się w tej katedrze. Dziękuję współpracownikom świeckim, bez których nie byłoby możliwe tak pięknego przeżywania naszej modlitwy. Dziękuję organistom kościelnym, straży katedralnej, ministrantom, chórowi katedralnemu, chorążankom, zespołowi dziecięco-młodzieżowemu, światełka. Dziękuję za tak piękne sprzątanie katedry i opiekowanie się poszczególnymi kaplicami i ołtarzami, które przez cały rok są pięknie ozdobione. Księże arcybiskupie, zdając te relacje, jest wiele rzeczy, o których tutaj trudno powiedzieć, takich drobnych, bez których nie byłoby możliwe życie codzienne. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i opiekujesz się tą katedrą i ciągle coś nowego możemy w tej katedrze zauważyć. Bóg, który jest Bogiem łaskawym, niech przyjmie nasze dziękczynienia. Niech będzie to dziękczynienie wyrazem naszej miłości do Ciebie, Boże, i niech będzie naszą odpowiedzią na Twoją wielką miłość, Boże. Amen.